Cześć, siemanko, witajcie w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj Hałd Beleron, odcinek 7, godzina 23.00. Trochę późna godzina na nagrywanie, ale trudno. Nagrywamy i dzisiaj kupujemy mulczer. Tak, mulczer, dobrze słyszeliście. Kopuł, są mulczery. Ile to ma być? A, bo to składamy. Tylko, że to 18 godzin. Ej, co ten się fardzi, jak to to jest 5,8? To jest niby 12, 6 metrów? 12 godzin. Czy to się bardziej opłaca? To jest 20 cm węższe, ale szybsze. A dobra. No dobra, nie będę wyrzucał. To jest 20 cm szersze tamto? Nie wiem, że tamto więcej koni była. O, sorry. Nie, że tamto więcej koni wymaga, to jeszcze... Jeszcze jest... Może jest trochę lżejsze, bo 4 tony, a to 4300. Ale sam fakt. Że tamto jest droższe. Przede wszystkim jest droższe. 20 cm szersze. A robota robi taką samą. No dzisiaj idziemy mulczować. Ściernisko po sorgu. Po sorgu. A i mam cosplaya w farmingu. Cosplay sobie jeździ na polu na 16. Ten na tym uczelanie też mógłbym sobie teoretycznie ustawić. Cosplaya, ale nie, ja tego nigdy nie robiłem jeszcze w farmingu. Oczywiście GPS-ka sobie będziemy używać. Na 6 metrów pójdzie? No, zobaczymy. Mam kursplaya, patrzcie, mogę sobie zrobić na przykład stwórz pracy. I tutaj CP prace polowe. Widzicie? Mam kursplaya. Nie będę tego używał. O, tutaj teraz widzę, że są oznakowane ślady kursplaya. Na polu numer 16. Fajnie to widać. Tylko trochę nie mogę się przyzwyczaić do tego mojego cosplaya. Może też dlatego, że dopiero pierwszy raz go użyłem. Ale wydaje mi się, że w 11 ten cosplay był lepiej zrobiony. W sensie rozwiązany. Żeby był pod prawym przyciskiem myszki. Jeśli chodzi mi o to, że było osobno ta. Osobne takie okienko wskakiwało. W sensie, kto gra w 19, to wie, o co chodzi. Żeby wskakiwało takie okienko sobie. I tam były wszystkie zastawienia. No to jest to zrobione z pracownikiem. Trzeba kombinować. Ale da się to ustawić. Pierwszy raz praktycznie ustawiałem, że zajął mi 5 minut, żeby ten kurs zrobić. No bo po prostu nie wiedziałem jak. Znaczy, wróć, wiedziałem jak, tylko musiałem wszystkie te ustawienia sobie poczytać. Dobra. Sorgo zebrane. A myślę, że to będzie pisać, ale nie pisze. Ale to mulczowanie niby pomaga. Zwiększyć tam plony. Tak słyszałem. Marek gospodarz tak mówił, ale... Nie. Wałowanie na pewno daje 5%, to wiem. I teraz jest wymagane wałowanie. Po siebie, także będzie trzeba... Będzie co robić. Widzę, że tym mulczerem na 6 metrów też idzie ogarnąć. No dobrze, dobrze. Czyli można powiedzieć, że to jest to samo, co tamten 6-metrowy mulczer. Na tym wymaga chyba 180 koni, a tamten 200 chyba.
czy jak to wyglądało. O 150 nawet, a tym 200. Kontrolę też już przytniemy. Bo czemu nie? Trawa powinna odrosnąć. Mi się wydaje. Czemu w ogóle jestem na kanale na Discordzie? W ogóle nie ważny. Pobawim, ja się tym cosplayem pobawię po odcinku. Sobie posprawdzam, jak to działa. Się posprawdzam. Po... Będę kombinował. Po prostu, żeby było takie w 19. Wiem, że włączanie da się przestawić, ale... Żebym pokazywał nazwę kursu. Na mapie, żebym pokazywał nazwę kursu. Jeszcze nie wiem, czy da się włączyć, żeby czas pokazywał. Pewnie nie, bo to jest beta. To jest kursplay beta. To nie jest oryginalny kursplay. W sensie oryginalny. Nie jest to pełna wersja, ale może tak. Dlatego też to może być takie... Filta. Nie do końca do robomy, nie? Ale dobrze, coś tam się dzieje w sprawie tego cosplaya. Widzę, że codziennie jakieś łatki do tego cosplaya wchodzą. Bo dwa dni temu był odcinek. Przed chwilą sobie wpisałem. No. Dzisiaj po prostu sobie wpisałem z ciekawszy, czy jest cosplay do Wojski Dwójki. I patrzę 3 dni temu odcinek. Tam było V7008 końcówka. A to jest V7010 końcówka. Czy 0010. Ja wchodzę sobie na stronę tego cosplaya. Tam piszę 1 godzinę temu. Cosplay V7010. 0010. To mówię, aha, fajnie. Ale akurat tak się udało, że nie pobierałem tej wcześniejszej wersji. No i po prostu w domu nie było dzisiaj. Tak jakoś wyszło. Wróć. Mówię, ten film widzicie 1 stycznia, czyli tak jakby jestem cały dzień w domu. Może dzisiaj jest 30 grudnia, jak to nagrywam. Tak, jeszcze jest 30 grudnia, 45 minut ostatniej. Pewnie jak wyjdziesz na M-Click, tam na Elengrad. Jeszcze po tym odcinku planuję jeszcze jeden odcinek sobie nagrać. Żeby mieć już na tego 2 stycznia. Żeby mieć na tą niedzielę. Elengrad. Żeby mieć już... A może na M-Click, bo na M-Clicku będzie wałowa nieprawdopodobnie. Już mam przygotowany sprzęt. Jest już sprzęt. Pole mam przygotowane pod odcinek, tylko kupić wały i jechać na pole, tak? A mulczowanie to coś nowego, do tego... Doszło w tym farmingu, dlatego używam tego mulczerka. No to niby zwiększa plon, dlatego chcę to sprawdzić. Wiem, jaką rzecz miałem trafić jeszcze. O, wiem, jaki test sobie zrobię dzisiaj. Znaczy, nie wiem, czy dzisiaj. Mówiłem wam kiedyś o tym. Ale teraz mi naszła jeszcze poprawka tego testu. Może zrobimy sobie... Takie, nie wiem, 12 metrów. Taki test na pszenicy sobie zrobię. Na przykład na pszenicy. Dzisiaj pasek sobie po sorgu najlepiej. O, właśnie po sorgu, bo jest duże ściernisko i to trzeba mulczować. Więc prosto w ściernisko. Jest tak jak mówiłem kiedyś. Dobra, nie masz. A sobie sam muszę na to odpowiedzieć pytanie. Na Hoytbelera sobie to zrobię, to są fajne pola. Musi to być jakiś długi przejazd. Taki na 6 metrów, myślę. Oczywiście wszystko na GPS-ie, żeby nie było oszukiwania.
Równe 6 metrów na GPS-ie. Kurde, jeszcze żeby wypadł. Co się stanie, jak będę na średnicę atakę? A to też mnie tu czuje. Tylko, że akurat po przyniesieniu, czy tam pojęć mnie, to się nie opłaca rzucać. Proszę paku, też raczej nie. Bo nie widziałem, żeby ktoś mu całował, proszę paku. Ale słuchaj, go już warto zmuczać, bo są takie wysokie kikuty. A ściernisko jest wysokie. Tak jak ten muszer. Więc spoko, spoko. Nie, to zostało dwa przejazdy? Trzy. O, właśnie, właśnie mi się daje to nałożenie od razu. Byłem ten mod straw w Harvest włączony. No. Czekaj, jest to moja pala. To jest moja pala. Wymaga wałowania, dobra, co weź wyłącz. Kamienie wyłącz. A nie, to jest tylko, że zmulczowany. Dobra. Czyli nie daje to nałożenie. Dobra. No nie, bo to głupie było, jakby to dało nałożenie. No. Bo tam było pokazane, że po kombajnie to po prostu sieczka daje tam tę jedną fazę nałożenia. Także to też spoko. Bo no, ja dużą sieczkę tu miałem ogólnie. Bardzo dużo. Więc zawsze taki modzik przydatny. Zwłaszcza, że tu są duże wola. Do siewnika już nawozem by nie dało, tylko później po siewniku sobie raz nawozem przylecę. Albo nawet przed siewnikiem coś ściernisko jak siada. I będzie już nawieziony, tak? O, a na 38. Ustawię sobie cosplaya i też wam pokażę, jak się go ustawia. Dobra, jak osycę intro 9 stopni. Uuu, to tak ciepło ma być? Tu mam 9 stopni, ale deszcz ma być. Dobra, tego kiku to tam poprawię, to zostanie, nie chcę się muczować. Dobra, to sobie stanę. I teraz tu wchodzimy w menu pracownika. Stwórz pracę. Przepraszam. CP prace polowe. Rozpocznij od pierwszy punkt. Pozycja docelowa tutaj. Otwórz zamknij generator kursu. Szerokość robocza 5,7. Ono może być. Środek polatania z powrotem, narożnik uwroci obrót, mamy sobie dwa. Kierunek uwroci ze wskazu tam zegara. Tak. Kierunek startu rzędu automatycznie, rozpocznij pracę od uwroci, dobrze. W sensie, czytam jak to jest napisane, wiem, skoro się zarabia za zawolone. Ej. A nie przejść. Chcę tę trasę po... w tą stronę. Rozpocznij punkt pierwszy. Użyj generator kursu. Dobra, to już jest. Coś jeszcze? Przestałeś? Nie. No i dobra. Pozycja docelowa to jest ta. No tak.
No dobra, to już ustawione. I chwilę byś rozpocznij pracę. A co nie? Coś żem namieszał. Siast, już pracę. A je, zacznij pracę, dobra. Czekaj, bo mi punktów nie wygenerowało. Więc coś tu jest spierdzielone. Dobra, zrobię jeszcze raz. Podjadę sobie tu masę gdzieś tu. Masej. No tak, klikam na Maseja. Stwórz pracę. CP prace polowe. Wybieram punkt na mapie, tutaj. Pierwszy punkt pracy. Otwórz generację kursu. Tam jest powrotem. Tam jest powrotem. A, i tu jest to. Nie wiem, może za blisko stałem. Pokaż wszystkie aktywne kursy. Aktywne. Nagrodzenie pracowników sobie. Siedzę to jestem przeciwnik reakcji kontra Delta. To co to jest? Nie wiem co to jest szczerze. A tu jest zawracanie 10 km, cofanie dałem sobie 10. Ja zawsze jest folę 25. To nie znacznik od silnika, to nie kombajnów, też nie stawienie narzędzi. Chcę narzędzi zakończyć aktywne. Muszę narzędzi wcześniej, wszędzie wyróżni. No a to nie. Chcemy tylko poszedłem. A pokaż chyba wszystkie punkty. Wszystkie punkty na pokaż. Dzisiaj na końcu aktywowanie, że tam jest na chodzie. Dobra. Chyba nic więcej nie będzie. A, jeszcze raz spójrz pracę i zacznij pracę. I teraz pojedziesz do pierwszego punktu? Przyjacielu? Aha, mała. Szkoda, wiem co odwaliłem. A, bo ja dałem przejście, więc co po pracy. Co jest? Co jest? Czekaj, tam wejdę, że nie ogarniasz tego CP-a. Dobra, nie zabugu tego. Tego mi do niepotrzebnie do widzenia. Nie wiem, że szybciej by było jakbym pracownika puścił, ale chcę po prostu tego cosplaya sobie poużywać. No ty zobaczysz jak to działa. No i dobra, i teraz jeszcze raz to zrobię. Stwórz prac. A, bo widzę, bo tu nie nastawiłem, to trzeba nastawić, trzeba każdy ma jeszcze wywracać i zacznij pracę. Dobra, sobie teraz znajdzie ten pierwszy punkt. No i dobra, on będzie szedł już do pierwszego punktu. Dobra, sobie to podnosił i cofał, dobra. Więc mniej więcej na to ogarnięte. No i dobra, niech robi kolega. Po prostu na tej mapie są niepołączone pola. Będą połączone tylko jak się bardziej przyda. Ale ten kolega tutaj sobie działa. A ja wiem, klasa i sobie trochę pojeżdży. Trochę pouprawiam. Jakby nie było. Kurde, zapominam, że mam tutaj pod strzałkami w tym farmingu. A nie pod skręcanie w prawo.
Nie wiem czemu, ale w 15 i 19 sobie ustawiłem, żeby pod F prawo skręcać. Ja się muszę złożyć, bo ciebie przejano. Dobra, to sobie to uprawiaj. Znaczy uprawiaj, no to sobie tam mulczy, co? A ja to miałem przy... No, kurde. To mnie to miałem przeorać. Miałem to przeorać i nowe. Dobra, to zawsze na tą uprawiać, to trudno. W odcinkach nie zapomnę, to mnie ze sobą przełożę. A co to jest za tekstura? Dobra, wiem, że kamień nie muszę zbierać, ale to na CPU co pozbieram. Tylko chcę zobaczyć, co to jest za tekstura. To będzie podrostu, nie? To będzie kultrowania chyba już. Tak. By było zmuszone, jakby nie było, to by było podorywka. Widzę, ile to jest kamienia, ten wolno, ale trudno, no. A, no i w ogóle czemu się to nie zmienia? Czemu się to nie zmienia? No bo nie zmieniłem. Wspomniałem, że to jest tyle modu do ogarniania, ale... Dziękuję, to ma 5 metrów. A czy młodów? No to... Ten tego kosztora to sobie dodałem, żeby sobie ułatwić. Po prostu myślałem, że będzie działał w 19 na początku. Ale później jak zobaczyłem na początku, zanim w ogóle sobie pobrałem go, włączyłem sobie film on cosplayu. Zobaczyć, czy to wygląda tak samo jak w 19. Ale gdzieś się zmieniło. W sumie powiem, że to jest 19, jak ktoś tam pisał w komentarzu, że w 19 było to dużo wygodniejsze, no bo było wygodniejsze, bo był panel. Bez problemu, a tutaj kurde muszę przez tego, tak jakby pracownika tutaj robi przez to opcję. Tutaj to tak dziwnie wygląda. Dobra, poprawiamy to tak z 5-6 minut i będziemy kończyć, bo mam 23 minutę. Myślałem, że ten gość mi trochę szybciej pójdzie ustawienie. Ale nigdy za każdym razem coś mi brakowało. Ale ten tam widzę, że pół pola na pewno zrobił przez cały odcinek. Znaczy od początku odcinka, może tak łatwiej będzie lepiej brzmiało. Bo jak zacząłem odcinek, to on był... gdzie jest 16? Tu. To mógł gdzieś tutaj, w tym rogu. Ten pierwszy pasek to sobie z nim zrobiłem, w sensie zobaczyć, czy to będzie normalnie działa, tak jak mi się wydaje. I jednak dobrze działa to. Nie będziemy tam koledze przeszkadzać. Jeszcze dwa przejazdy. Albo tak jak Lengrada, jutro sobie nagram. Też nie, no w sumie dzisiaj bym chciał. Kamieni dużo. A się tu żelkami futruje. Także może słychać nieraz szelest. Szelest torebki. Torebki, no. Opakowania od żelków, może tak. No ale jest trudno. To ja nic na to nie poradzę. Wiem, że ciągle tego escape'a klikam, ale to z przyzwyczajenia już. Ja lubię dużo razy escape'a klikać. Masy jest. Krowy są. Więc chyba będzie to słończała prosała w kolejnym odcinku, nie?
Czyli w kolejnym odcinku prasowanie słomy. No i co? Właśnie, muszę sprawdzić jedną rzecz kiedyś. Na przykład jak będzie pole połączone. Bo to jest tak jakby praca polowe. Praca na polu. Czy będzie dało się, jak będzie nieregularny kształt pola, na przykład jak będzie połączone albo powiększone. Czy będzie dało się tak jak w 19 zrobić. Ciekawe co to jest? To jest ciepłe praca polowe tylko, tak? Otwórz generator. A nie da się takich rzeczy zrobić. Myślę, żeby wygenerować. To będzie ciekawe. Żeby wygenerować tak jakby nową ścieżkę pola, o. W sensie nową granicę pola, o. O to mi chodzi. Tak, i ten generator. Nie potrzebuję tego. Kurde, co to za przyzwyczajenie z 19 jakieś. Czemu Alt-X klikłem? W jakiego kontrola ten? To nie jest ten GPS taki dang, ten sensoring, ten co był na domnicy. Nie wiem dlaczego Alt-X klikłem, tak? Ciężko to powiedzieć, szczerze mówiąc. Dlaczego to klikłem? Ciężko to powiedzieć, tak szczerze mówiąc. Sam nawet nie wiem dlaczego to klikłem. Taka ciekawa sprawa. Dobra, robię ostatni kółko i kończę tam wyrąbane. Miałem się pochować trochę mulczarem dzisiaj. Nie uprawić, ale uprawiłem pół pola. I tam też zmulczarował jedną czwartą. Weźmy z tego pracownika, bo nic nie widać. O. No jedna czwarta będzie. Może jedna trzecia. O! Moje ucho. O kurcze. Byłem te inne słuchawki teraz. Mam te małe telefony douszne. Więc to nie jest dobre. Jak ja posiedzę godzinę, to tak mi uszy bolą od tego. Znaczy ja to muszę na jakieś 10 minut ściągnąć. No i znowu Alt-X klikło, nie wiem czemu, co jest. To jest przez środek pola chyba, tak? Tak, to jest środek pola. Znaczy tym przejazdem mam... O co chodzi? Kubix, halo. A. Ile ja mam godzin już tego, tą 19, tą 22 farminga? Czemu będzie 19 znowu? Co jest we mnie nie tak? Sześć godzin. Chyba. Albo 5? Nie wiem, czekaj. Grałem sam, miałem 3 godziny. Sesję miałem 3 godziny, grałem sam. Czyli miałem 100, chyba... 170 minut? Ze Zbysiem grałem. Też ze 2 godziny grałem. I teraz gram ile? Też godzinę, nie? Na 45 minut, no prawie godzinę gram. A, czyli 6 godzin. A, jakoś tak. No tak, bo ogarnąłem sobie Elengrada pod odcinek. Właśnie, Elengrada sobie ogarnąłem pod odcinek. Co zajęło mi 2 godziny. Nie wiem jak, ale zajęło mi to 2 godziny. Pozbierałem te belki, zaorałem tamten kawał na czwórce. Czyli nie całe pole, no bo wiadomo.
Tylko to, co było do kasza, tam co było koszone kosiarkami. Ta jedna strona, całą zaorałem prawie. Znaczy, no, całą tamtą jedną górę, tam jedną stronę całą zaorałem, drugą połowę, no bo chcę połowę zostawić dla odcinek. Trzecie orki. I kosić rzepak tam. Tak więc fajnie. A w ostatnim odcinku gdzie 22? Co było w ostatnim odcinku 22? W ostatnim odcinku 22? No ale super. No i dobra. Więcej tutaj nie uprawiam. Bo też musi być jakaś robotka na... naliwa. Właśnie, co na naliwę? Na naliwę. Sylwestrowego live'a przecież trzeba zrobić. Co ja będę robił? Co ja będę robił? Na Hot Veleronie? Nie wiem. Nie wiem, co będę robił na Hot Veleron, ale... No, robię jeszcze to kółko, żeby tutaj ta przecinka nie była taka dziwna. Zrobiona. Co ja będę robił? Nie no, chyba będę tym miedz zaorał. Tutaj, żeby było jedno pole. No to okej. Coś chciałem siać mi wraz, ale nie wiem co. Czy coś na woli? Co ja w ogóle chciałem? Coś za 60 tysięcy chciałem postawić, tylko nie wiem co. Czekaj. Chciałem coś postawić, ale nie wiem co. Produkcja, coś chciałem postawić. 60 tysięcy, co to jest? Cieśla? Nie. Pewnie cieśla. Przędzalnie? A, ja przędzalnie chyba chciałem. Chyba. Bo nic nie ma za 60 tysięcy. To jest piekarnia. Cieśla. Przędzalnia chyba. Nie wiem, ale coś chciałem postawić za 60 tysięcy chyba. To nie pamiętam co. Musisz się cofnąć do odcinka. Numer 6. No nie pamiętam, bo coś gadałem. Że coś chciałem postawić, ale nie wiem, za cholerę. Za cholerę nie wiem co. Zbysiu. Coś chciałem postawić, ale no, no nie wiem co. No tak, okej. No, nie wiem co. Nie wiem co, no. Dobra, nieważne. Może coś na owce? W sensie, najprawdopodobniej to do przerabiania. Wełny na tkaninę chciałem. Na ubrania. Byłam przecież wełny. Owce. Teraz sobie poczekam tutaj. W odcinku aż mi to zmuczyły te trzy przejazdy. Już będę taki ekstra ten. No, tu są owce. Więc ja chyba chciałem to... Jak to się nazywa? Chyba 60 tysięcy to kosztowało. Przędzalnie. A to jest tylko tkanina, tak? Czy tam ubranie? Wieczarnia to nie. Cieśla też nie.
Kurczę, nie wiem, co ja chciałem postawić, szczerze mówiąc. Przetwórnia linowa. Kurczę, no nie wiem. Mleko i cukier? Cukier chyba. Ser? Dobra, nie będę się tym bawił teraz. Bo nie mam głowy. Nie wiem, co chciałem postawić, musiał zobaczyć odcinek. I dobra, zostały mu dwa przejazdy. Dobra, fajnie. No także dziękuję za oglądanie tego odcinka. Na razie trzymajcie się, cześć. Ile mamy minut? 36, dobra, na razie trzymajcie się, cześć.